Aleksander, Fredro, Cygan i Baba. Mówią ludzie, że przed laty Cygan się do wielkiej chaty skłonił się babie u progu i powitawszy ją w boku. Prosił, by tak dobrą była i przy ogniu pozwoliła z gwoździa zgotować wieczerzę. I gwoźdź długi w rękę bierze, z gwoździa zgotować wieczerzę. To potrawa całkiem nową. Baba trochę wstrząsła głową. Ale baba jest ciekawa, co to będzie za przyprawa. W garnek zatem wody wlewa i do ognia kładzie drzewa. Cygan włożył gwoźdź powoli i garsteczkę prosi soli. Hej, mamusiu, do niej siecie łyżka, mazła by się zdała. Niecierpliwość babę piecie. Łyżkę masła w garnek składa. Potem cygan jej powiada. Hej, mamusiu, czy tam w kacie krup garsteczki wy nie macie? A baba już niecierpliwa, końca końca tylko chciwa. Garszczą krupy w garnek wkłada. Cygan w ten czas swój zgadł. Gwóźdź wydobył, kasię zjadł. Potem baba przysięgała, niezachwiana w swojej wierze, że na swe oczy widziała, jak z gwoździa zrobił wieczerzę.